Jestem Septum Garibald. Niech ojciec nad tobą czuwa. W czym mogę ci pomóc? Doszły mnie słuchy, że potrzebujesz pomocy w jakiejś sprawie. Nie w tej chwili. Chociaż... Potrzebuję, by ktoś dostarczył list do najwyższego maestra Horodona, do Cytadeli w Starym Mieście. Dostarcz go. Nie chcę zbędnych opóźnień. Dostarczę twój cenny list. Coś jeszcze? Odprawę posłańca dostaniesz po dostarczeniu listu. Właśnie wróciłem z polowania. Widzę, że Septon zatrudnił cię do roznoszenia swoich listów. Wiesz co? Też potrzebuję kogoś, kto by jeden dla mnie przewiózł. Dobrze wiem. Moja bratanica kończy 13 lat następnego miesiąca. Jej ojciec, Sir Simon Templeton, rycerz 9 gwiazd, decydował się zorganizować turniej na jej cześć. Widzisz, jestem tam zaproszony, ale obowiązki trzymają mnie tutaj. Chcę wysłać jej prezent urodzinowy. Weź ten pierścień wraz z listem i dostarcz go kasztelanowi w 9 gwiazdach. Pilnuj tylko swoich manier przy jej rodzinie, jeśli ich spotkasz. Dobrze, postaram się dotrzeć tam jak najszybciej. Świetnie. Zważając na cały chaos, jaki zapanował w królestwie, to będzie ostatni taki turniej w ciągu kilku następnych lat. Gdy dotrzesz do doliny, skorzystaj z tego czasu dobrze. No dobrze. Więc mam pieczęć, jeden list, który muszę zabrać do Orlego Gniazda, przynajmniej w tej okolicy. Drugi, który muszę zabrać do najwyższego Septona w Starym Mieście. No więc... mamy list do Cytadeli i do 9 gwiazd. Przysyłka. Ciekawe, co Meister przekazuje w tym liście. Poczekamy, zobaczymy. Może przeczyta ta przyjmie, albo odprawi mnie od tak. Jutro wyruszę. Jak zwykle jakiś szaleniec. Nie może nawet w spokoju zebrać własnych myśli. O czym on tam biadoli? Potrzeba dzielnego rycerza, który zabije bestię. Jak ci rycerze z opowieści. Tak daleko w głąb królestwa? Myślałem, że oni powracają tylko za murem. Nie wierzysz mi? To idź się przekonaj. Udaj się do Kernhall. Ale i tak wątpię, by udało ci się przegnać to coś. I tak mam tam po drodze. Przejadę się do Kernhall i sprawdzimy, czy ten upiór naprawdę istnieje. Czy to znowu jakieś zabobony. I tak muszę przejechać przez Kernhall, by wyjechać z burzowych ziem. Najszybciej będzie przez las.
że też zdecydowałem się na ten skrót przez las. Mogłem jechać naokoło drogami. Mam szczęście, że nikt mnie po drodze nie napadł. Chociaż... kto wie... cóż to? Czy to aby nie jaskinia? Ależ tutaj ciemno. Cóż to? Czy to aby nie czarodrzewo? Tak daleko na południe? Wydawało mi się, że tutaj ich nie ma. Wezmę ze sobą tę złamaną gałąź. Być może się przyda. W końcu to czarodrzewo. Lepiej bym już ruszał. Jeszcze długa droga przed nami do Cairnhall. Spodziewałem się czegoś innego. Ten chłop z karczmy może mieć rację. Tutaj faktycznie coś nie gra. Może to tylko mgła. Zobaczmy, czy ktoś jest w domu. Halo? Czy jest tam kto? Co to za dziwne odgłosy? Cholera, tutaj faktycznie jest coś nie tak. Co to? Czekaj. Wisielec? Co się tutaj stało? Już żałuję, że tu przyjechałem. Nim ruszę dalej, powinienem się tutaj rozejrzeć. Zobaczmy, co jest w tym domku na wzgórzu. Zobaczmy. Skrzynia? Tak po prostu zostawiona? Sprawdźmy, co w niej jest. Bezużyteczne śmieci i... co tutaj jest zawinięte? Mięso? Świeże? Suszone? Wezmę je. Może się przydać. W oddali tutaj... co to jest? Wzgórze. Może tam znajdziemy odpowiedzi tego, co tutaj zaszło. Kurhan czy... co to jest? Tak blisko tej wioski? Może tam dowiem się więcej. Lepiej będę trzymał rękę na mieczu. W tym miejscu ogarnia mnie jeszcze większy niepokój niż w wiosce. W tym miejscu spoczywają złe duchy. Szkielety? Co to za czarna magia? Kimkolwiek jesteś, szykuj się na sprawiedliwość, plugawcu.